dzisiejszy pojedynek Miłosza i Adama pokazał, że długa droga jeszcze przed nimi jest, że jednak Mistrzostwa Świata to jest turniej, gdzie ta atmosfera, ta otoczka i sam turniej przytłacza i chłopaki dzisiaj, mimo że jestem przekonany, że starali się i chcieli, nie pokazali nawet połowy swoich umiejętności, głowa, psychicznie się to chyba przytłoczyło, Niemcy nie pokazali nic wyjątkowego, chłopaki... Dla Miłosza były to pierwsze zawody, więc mam nadzieję, że to jest tylko taki pierwszy mecz. Może jeszcze kilka takich pojedynków trudnych zagra, gdzie się przestawi. Ale walczyli, chcieli, ale nie jestem zadowolony z tego pojedynku. Wiem, że tydzień temu w Anglii na sparingach było świetnie, ale to trochę inna atmosfera na treningu, kiedy można przegrać, można stracić lotkę i jest luz. A tego luzu dzisiaj ewidentnie zabrakło i jedyne pocieszenie z tego dzisiejszego pojedynku to jest to, że w końcu to zagrali, tak? Miłosz pierwsze zawody mistrzowskie tego typu i szkoda, że nie udało się zagrać lepszego pojedynku, bo wiemy na co ich stać, wiem, że to jest para. Adam przecież już jest doświadczonym zawodnikiem, wiem jak potrafi grać Miłosz, 20 lat, rozwija się nieprawdopodobnie szybko. Tyle traktujemy ten mecz jako przetarcie. Bardzo żałuję, że lepiej nie zagrali chłopaki, bo wiem, że na co ich stać i są mocni i potrafią grać na naprawdę wysokim europejskim poziomie. No dzisiaj się nie udało. Wierzę, że ten okres, który zaczęliśmy pracować od 3 miesięcy, to jest dopiero początek takiej fajnej przygody wspólnej i to zaskoczy. Jestem przekonany, to po prostu tak jak mówię, no szkoda, że trochę lepszego pojedynku nie było, bo chłopaki nie pokazali 50% tego, co potrafią. Gdzieś tam ich to wszystko strasznie spięło, bardzo nerwowi byli i zblokowani i próbowali się odblokować, próbowaliśmy w trakcie meczu zmieniać taktykę. Nie udało się, mimo że wynik nie był jakiś tam zły, ale ja patrzę na to po prostu pod względem szkoleniowym. Na początku założyliśmy, że podnosimy nasz poziom badmintona od 3 miesięcy i ten mistrzostwa świata traktujemy oczywiście poważnie, ale chcemy być lepsi za 2 lata. I tego się trzymamy. Jakby szkoda mimo wszystko tego, że ten pojedynek nie był taki dobry, jaki się spodziewałem. Ale kolejna lekcja dla mnie i dla zawodników, więc idziemy do przodu, jutro idziemy już na trening, chłopaki są zmobilizowani, więc to nas tylko pewnie wzmocni.